Są samochody, które mają odmienić oblicze nie tylko Ziemi, ale oblicze całej marki. Są samochody, na które wszyscy czekają. Przykładem takiego samochodu jest Alfa. Kłopot jednak w tym, że to są samochody, które mają zmieniać oblicze, niekoniecznie je zmieniają. Ja nazywam się Juliusz Szalek i powiem wam, dlaczego Alfa Romeo Giulia, która pojawiła się w 2015 roku, nie odmieniła oblicza tej marki. Pamiętajcie, że wszystkie nasze testy, a także motoryzacyjne aktualności, porady i rankingi znajdziecie na motopedii. Motopedia.otomoto.pl Codzienny portal motoryzacyjny. Jest 2015 rok. Koncernem FCA zarządza od wielu lat Sergio Marchione, i to on wstrzymuje najgorętszą premierę Alfy. Alfy, która należy do koncernu i Alfy, z którą wszyscy wiążą niesamowite duże nadzieje. Wreszcie jest Alfa Romeo Giulia, przychodzi na świat. Samochód zbudowany od podstaw, na płycie podłogowej Giorgio samochód, który ma kompletnie nowe silniki, samochód, który jest kompletnie nowy. Był zachwyt, samochód zebrał świetne opinie, że wreszcie Alfa dorównała niemieckiej konkurencji, takiej jak BMW, Mercedes i Audi. Być może to zasługa tego, że Julia zadebiutowała w wersji najmocniejszej Quadrifoglio z silnikiem z Ferrari o mocy 510 koni mechanicznych. Ale po latach okazało się, że sprzedaży nie ma. Dlaczego samochód, który świetnie wygląda, bardzo dobrze jeździ, jest mało awaryjny, ma świetne silniki i jest dobrze wykończony wewnątrz, nie może sprostać konkurencji w postaci Mercedesa C-klasy, BMW 3, Audi A4, Jaguara XE albo Volvo? Julia po wielu poprawkach wreszcie pojawiła się na rynku, ale kto by się przejmował tym, co było 8 lat temu. No i powiem Wam, że kłopot jest taki, że Julia mimo tych 8 lat nie zmieniła się praktycznie wcale. Ostatni facelifting, a wiecie, że Włosi są mistrzami w faceliftingach, bo ten samochód miał już ich chyba ze 3, wprowadził nowe reflektory, nowe tylne światła, zmienił się kształt tego, co wypełnia legendarne skudetto. Kiedyś było to coś, co przypominało plaster miodu. Teraz jest coś, co ma przypominać skórę węża, a samochód Samochód wygląda dokładnie tak samo i możecie sobie test tego samochodu używanego zobaczyć na naszym kanale. Oczywiście testował ten samochód Marcin. Nie zmieniły się wymiary. To cały czas 4 metry i 60 kilka centymetrów, a rozstaw osi to 2 metry 80 kilka centymetrów. Mam 198 centymetrów wzrostu i zobaczcie, jak może mi być tutaj wygodnie, jak jest mi tu wygodnie. Fotel można opuścić naprawdę bardzo nisko. Nad głową zostaje jeszcze dużo przestrzeni, a dach jest tutaj szklany i panoramiczny. Kierownica ma bardzo duży zakres, fotele są wygodne. Ciekawe, czy zmieszczę się z tyłu. Zawsze wydawało mi się, że. BMW serii 3 jest ciasnym i małym samochodem, ale oczywiście Alfa jest od BMW lepsza, bo jest ciaśniejsza. Gdzie? Jakie tutaj muszę robić akrobacje? Ale przynajmniej jak zamykam drzwi, to nic mi tutaj nie chce kolana urwać. Nie zmienił się także tył tego samochodu, oprócz oczywiście reflektorów. Nie zmienił się także bagażnik. To nadal 480 litrów pojemności. I jak mogliście zobaczyć. Nie zmieściła się ta jedna walizka, ale kto by się tym przejmował? W końcu Alfa Romeo Giulia to sedan nie ma kombi, nigdy nie miało być i nie będzie. Sedan, który jest oczywiście nadwoziem niepraktycznym. Przepięknym, fajnie jeżdżącym, ale niepraktycznym. I teraz cena. Cena adekwatna jest do mocy tego samochodu. Tutaj dwulitrowy silnik generuje 280 koni mechanicznych, no a cena 280 tysięcy złotych plus 2000. Q4 to nie model Audi, tylko oznaczenie, że Alfa jest czteronapędowa. Panoramiczny szklany dach to dodatkowe 7 koła. Ostatni facelifting można określić mianem znajdź trzy różnice, czyli światła z przodu, światła z tyłu i wyświetlacz w środku. Ale facelifting przyniósł także nową wersję, limitowaną wersję Competition, czyli tak naprawdę najbogatszą wersję ze specjalnym matowym lakierem. Matowy lakier, za który trzeba dodatkowo zapłacić 5400. Do tej pory w Julii były światła ksenonowe. Po trzecim faceliftingu pojawiły się matrycowe LED. I charakterystycznym ich elementem są te trzy ringi, tylko nie zamknięte. Dodam tylko, że z okazji premiery Julii ten logotyp został odświeżony. Standardowe koło ma 17 cali, ale tutaj w wersji kompetitionowej aż 19 cali. Znacznie ważniejsze jest to, że za czerwony zacisk nie trzeba dopłacać 1600 zł. Jak na samochód, który ma 8 lat, muszę powiedzieć, że tutaj cały czas jest bardzo nowocześnie i. no właśnie, jakościowo. Tak, bo Alfa Romeo, modelem Julia, chciała wejść do segmentu klasy premium. Stąd te wszystkie ładne kształty, a w wersji po trzecim faceliftingu. W wersji kompycyjne skóra jest w standardzie obszyta taką ładną nicią, tu akurat czerwono. Jest trochę aluminium, jest oczywiście piano black jest duży tunel środkowy tylko po to, bo oczywiście napęd wędruje na tylne koła, ale uwaga, Q4, czyli w momencie kiedy potrzeba, wędruje również na przednie koła. I mamy tutaj miejsce na dwa kup koldery, no właśnie może miejsce po prostu na kubek. Jeden kubek, drugi kubek. Jest też miejsce tutaj na taki kubeczek malutki, ale to się nie mieści. Jest mały schowek, nie wiadomo na co, na drobiazgi. Tutaj mamy schowek na telefon i ładowarkę indukcyjną. W podłokietniku hmm, nie ma szans na BigOS, nie ma szans na leczo. Jest miejsce co najwyżej na małą paczuszkę ogórków. A co ja mam zrobić z moim komyśniakiem? Zobaczcie, jaki mały jest. Ten schowek tutaj przed fotelem pasażera, on jest ładnie wyściełany, więc nic tutaj nie będzie dzwonić, ale nie jest schłodzony, no i chleb tutaj się nie zmieści. Widzicie? Nie zmieści się, więc chleb trzeba zjeść. Ekran tutaj w konsoli środkowej ma 8,8 cala. Zdublowana jest na przykład klimatyzacja, mogę nią sterować z pozycji ekranu, ale mogę też fizycznymi przyciskami, które są poniżej. I to jest akurat bardzo fajne. Jakoś nie mogę się nauczyć i przyzwyczaić do tego systemu. Niby jest prosto, bo jest telefon, radio, nawigacja, systemy bezpieczeństwa, klimat i inne opcje, ale to wszystko jest jakoś zagmatwane, a dodatkowo na przykład jeszcze są podmeni, które możemy tutaj sobie paluchem przesuwać. To wszystko dokładnie możemy robić tym joystickiem na konsoli środkowej i to też działa, ale żeby dotrzeć do poszczególnych funkcji i opcji, no musimy się niestety przeklikiwać. Na przykład też długo nie mogłem znaleźć miejsca, w którym trzeba by było wpisać na przykład cel nawigacji. Po prostu, tego systemu trzeba się nauczyć. Dla wielu Alfa Romeo Giulia to jest samochód, który jest w stylu retro, taki analogowy trochę samochód. I potwierdzeniem tego jest na przykład widok kamery cofania. No powiedzcie mi, w 2023 roku taki widok? No ale widok z kamery nie jeździ, a Alfa jeździ świetnie. Nowością po faceliftingu jest wirtualny cockpit. I to jest naprawdę coś, co robi niesamowite wrażenie. Wcześniej były analogowe zegary, a tutaj ten wirtualny cockpit jest w standardzie. Aby zmienić wygląd zegarów przed kierowcą, trzeba użyć magicznego przycisku. I wtedy możemy zmieniać między wyglądem Evolved, Relaxed albo Heritage. Tylko dlaczego to nie ma włoskich nazw? Tylko zegary po prostu nazywają się kanuki, ale. No tylko mam jeden kłopot. Słyszycie? No, właśnie, o ile tutaj jest skóra miękka i dobrze spasowana, tak te tuby, no niestety, szeleszczą. Ten taki szeleszczący dźwięk pojawia się także w tych wszystkich miejscach, gdzie pojawia się plastik. No i warto oczywiście wspomnieć o tych trzech pokrętłach. Bardzo fajnie rozwiązany system głośności, a w wersji kompetycyjnej mamy system Harman Cardon, który niestety nie brzmi jak Harman Cardon, więc przemilczę. Ale głośność jest bardzo poręczna i w dobrym miejscu. Joystick do zarządzania tym całym systemem jest w centralnym miejscu, no i obok mamy pokrętło do systemu DNA. Dźwignia z jednej strony jest zbyt plastikowa i taka delikatna, z drugiej strony, żeby zmienić bieg, trzeba oczywiście przycisnąć języczek od spodu i przesunąć dźwignię, ale poszczególne zmiany trwają naprawdę zbyt długo. A żeby wrzucić P, jak w BMW? Trzeba nacisnąć przycisk. Nie wiem co sobie myślą styliści projektujący fotele, że ten tył cały czas jest twardy, sztywny i w ogóle to boli w kolana, ale bardzo wygodny jest ten podłokietnik, w którym mieszczą się dwa kubki i jeden... Ojacie, ale to są takie gumy, które... U... No, gratuluję każdemu, kto wsadzi tutaj kubek i wyciągnie go z kawą na podsuficce oczywiście. Najważniejsze, że fotel jest bardzo miękki, tutaj mamy dwa wyloty powietrza, jedno USB, no i oczywiście bardzo duży tunel środkowy przez napęd. Ładna z zewnątrz, ładna w środku i ładna pod maską, a dokładnie rzecz ujmując, ładny jest silnik. Dwulitrowy, czterocylindrowy silnik został stworzony na potrzeby tego modelu. Teraz ma 280 koni mechanicznych i podczas faceliftingu zrezygnowano z jego słabszej wersji. Do wyboru jest także silnik diesla 2-2 Turbo o mocy 210 koni mechanicznych. No a na szczycie całej tej układanki stoi oczywiście V6 o pojemności 2,9 litra, silnik, który tak naprawdę ma swoje korzenie w marce Ferrari. I teraz po liftingu generuje nie 510, a 520 koni mechanicznych. A wiecie co to jest? To jest dowód na to, że tutaj jest aktywne zawieszenie. Musicie przyznać, że Włosi potrafią namalować piękne auto, ale Julia była pierwszym samochodem, pierwszym samochodem Alfy, który nie tylko wyglądał świetnie, ale świetnie jeździł. Ten samochód naprawdę jeździł prawie jak niemiecka konkurencja. Świetne zawieszenie, bardzo dobry silnik. No i ergonomia w środku, pierwsza klasa. Elektroniczny układ wspomagania nie jest tak precyzyjny jak na przykład w BMW czy w Audi. Jest bardziej taki Mercedesowy, ale zawieszenie to naprawdę majstersztyk, a trzeba pamiętać, że mamy tutaj 19-calowe felgi, czyli profil opony jest dość niski. A jadę sobie i nawet na tych poprzecznych nierównościach jest cicho, jest przyjemnie, jest komfortowo. Bardzo mocnym punktem tego samochodu jest automatyczna skrzynia biegów ZF8HP, która stosowana jest naprawdę w wielu samochodach. Zresztą wiele takich samochodów recenzowaliśmy i możecie sobie obejrzeć testy na naszym kanale. Tutaj niestety ma jeden zasadniczy mankament. Ona od startu no, ma pewną taką zwłokę. Laguje się i. Później, jeśli mówimy o elastyczności, to nie ma problemu. Jadę 80, wciskam pedał gazu, jest kickdown, zobaczcie, co się dzieje. Samochód naprawdę bardzo ochoczo przyspiesza. Można sobie pomóc na przykład tymi manetkami, i ręczną zmianą biegów, no ale jednak te, ta zwłoka przy niskich obrotach, yy, przy rozpędzaniu się, jest zbyt długa. A co tak naprawdę zmienia system DNA i te trzy tryby jazdy? No, wpływa to na układ zawieszenia, wpływa to na moment obrotowy, wpływa to na skrzynię biegów, na rozdział momentu między przednie i tylne koła i na czułość pedału gazu. Sporo tego. Czy Włochom można wierzyć? Zaraz się przekonamy, bo nie chce mi się wierzyć, że ten samochód przyspiesza w 5,2 sekundy do setki. Zatem pełen gaz, lewa noga na hamulcu, pompuje do ponad 3000 obrotów, puszczam... Lewą nogę z hamulca, no i w zasadzie wszystko dzieje się poza mną, bo tutaj nie ma co do roboty w tym czasie. No właśnie no tak, ja... można wierzyć. 6,6. Przyznam się wam do czegoś, wcześniej próbowałem zrobić pomiar bez tego pompowania silnika i jeśli po prostu wciśniecie pedał gazu, puścicie hamulec, to wynik jest jeszcze gorszy 7,2. Jeśli chodzi o wyciszenie wnętrza, to dużo tutaj poprawił pierwszy facelifting, z tym razem niczego nie zmieniano, więc jestem ciekaw, bo wrażenia są jak najbardziej pozytywne. 90 na godzinę i zobaczymy, jak tutaj jest głośno, bo cicho. 57 przy 90 km na godzinę, a ile jest przy 140? To jest druga rzecz, w którą nie chce mi się wierzyć w przypadku Alfy. Pierwsza to było przyspieszanie do setki. Druga to jest właśnie spalanie. Producent podaje, że to auto zużywa średnio, uwaga, średnio 7,7 litra na 100 kilometrów. Nie, to nieprawda i takiego wyniku nie da się tym samochodem osiągnąć. I jeśli ktoś naprawdę potrafi zejść tak nisko ze spalaniem, to niech napisze w komentarzu. Mi udało się osiągnąć średnie zużycie paliwa na poziomie 10,5 litrów benzyny, co uważam, że i tak jest wynikiem rewelacyjnym. Bo znajdziecie wiele testów, wiele recenzji, w których autorzy podają, że spalanie sięga 14-13 litrów. Tutaj też bym nie przesadzał, ono nie jest aż tak wysokie, ale to prawda, ten silnik lubi zużyć sporo paliwa, po prostu ma spory apetyt. A z punktu widzenia użytkowego, przeszkadza mi słupek A, który jest bardzo szeroki i rozbudowany. Podobają mi się lusterka, które są z kolei bardzo duże. Na widoczność do tyłu bym nie narzekał. W końcu to sedan, więc dajmy sobie spokój. Zagłówki są i tak już mikroskopijnej wielkości, ale w tej szybie sporo widać. Reasumując. Alfa to naprawdę bardzo udany samochód. I aż zachodzę w głowę, dlaczego ona nie sprzedaje się równie świetnie co na przykład BMW, Mercedes, Audi czy nawet Jaguar albo Volvo. No tak, tylko mm, zafundowałem sobie pogawędkę ze specami z Alfy i. Powiedzieli mi, że żeby naprawdę zweryfikować, jak to auto się sprzedaje, trzeba porównywać jabłka z jabłkami. No okej, okay, no to mamy do czynienia z sedanem, mocnym sedanem, bo o mocy 280 koni mechanicznych. No tak, tylko w liczbach bezwzględnych w zeszłym roku Julia sprzedała się w ilości 320 sztuk, a na przykład taka BMW w sedanie powyżej 250 koni mechanicznych w liczbie 600 sztuk. Więc ta przepaść jest. Być może winą jest skonfigurowany cennik, no i oczywiście ta opinia, która ciągnie się za Alfą, ale umówmy się, Julia i nowa platforma Giorgio spowodowały, że Alfa nie jest awaryjnym samochodem. Zresztą ten czterocylindrowy silnik jest na łańcuchu, więc on uchodzi za naprawdę trwały. Więc czy jest się czego bać kupując Alfę? Nie. I powiem Wam szczerze, że jeśli ktoś ma odrobinę odwagi, to wystarczy, pójść do salonu, przejechać się tym samochodem i samemu zdecydować, bo przecież nie jesteśmy skazani na te niemieckie samochody. Można trochę zaszaleć i czasami pójść we włoski klimat. Mam, mami. I na koniec żenujący żart prowadzącego. Gdzie na wakacje jeżdżą piromani? Podpalmy. A teraz, moje kochane dzieci, wygodnie usiądźcie w fotelach, weźcie sobie popcorn, pączki i coś do picia, bo będzie chwilę dłużej. Wiecie, co oznacza słowo Alfa? To wcale nic związanego z Alfą i Omegą. To nazwa Anonima Lombardia Fabryka Automobili. A Romeo.